Czy jako wychowanek UKS-u już brałem udział w awansie? To fakt, że miałem tylko dwa mecze w pierwszej lidze UKS-u, jak UKS awansował po 5 czy 6 latach, już bodajże nie pamiętam, do Ekstraklasy. Ale na pewno radość jest teraz większa, bo byłem zawodnikiem takim, który już częściej grał niż w UKS-ie, gdzie miałem 18 lat. Ale tak samo cieszy, no bo jestem wychowankiem UKS-u, a teraz Zawisza także awansowała, więc może gdzieś szczęście. Teraz do tych się muszę przenieść, tak, żeby awansowały Tychy. Gdzieś ten stempelek na samym końcu został postawiony i w annałach bydgoskiego klubu się zapisałeś. Myślałeś o tym, wchodząc na boisko? Niekoniecznie. No, myślałem o tym, żebyśmy przede wszystkim wygrali. No, dostałem żółtą kartkę za to, że Paweł Abbott strzelił gola na 2-0, a ja stałem przy linii środkowej i pobiegłem się cieszyć, że strzeliliśmy gola. No. I później myślałem przez pewien moment, że trener powie: słuchaj, nie wchodzisz, bo już masz żółtą kartkę, zanim wszedłeś na boisko. No, ale cieszę się. Emocje były wielkie, tak? No, emocje no, dla każdego by to było wielkie, tak samo dla kibica, jak dla zawodnika. No, dla nas, dla każdego z nas było to jakieś przeżycie, tak? No, cieszymy się na pewno bardzo z tego awansu. No i tak jak mówię, no, cieszę się, że tak się to skończyło. Czy byśmy wygrali, bo teraz już się okazało, że nawet gdybyśmy przegrali, tak, to byśmy awansowali. No ale jednak zawsze każde zwycięstwo cieszy i buduje zespół. No, mam nadzieję, że to będzie pozytyw na przyszłość. Przechodząc do Zawiszy, myślałeś o tym, że tak to się skończy? Że będzie ten awans? Gdzieś tam się myśli pojawiały? Czy nie wybiega się tak daleko do przodu? Nie, w sumie przyszedłem do Zawiszy z myślą o tym, że będziemy awansować, tak? No, prezes Osuch krótko nakreślił, że on będzie chciał tutaj awansować i dał takie warunki. Akurat to się stało w ostatniej kolejce. Uważam, że mieliśmy na tyle mocny zespół, że mogliśmy to zrobić wcześniej. Czasem szczęście, czasem brak różnych umiejętności, różnych spraw, tak, formy powodował to, że nie zdobywaliśmy tyle punktów, ile byśmy chcieli, ale mieliśmy na tyle silny zespół i stabilny zespół, że pokazaliśmy, że jednak ten awans nam się należał. No tak jak mówię, że każdy tutaj z nas przychodząc, czy teraz, czy w czerwcu, tak, czy w lipcu, czy w styczniu, to myślał o tym, żeby po prostu pociągnąć ten zespół, pomóc temu zespołowi, tak, bo mamy na tyle wyrównany zespół, że równie dobrze każdy mógł grać, tak? Jednego nie ma, wskakuje następny i tak samo może grać w pierwszym składzie. Nie oszukujmy się, ważna rola jest rezerwowych. Dzisiaj to pokazałeś między innymi, że... No cieszę się, że pan tak myśli, ale tu już nie wybiegając o tym, kto tu jest rezerwowym i tak, my mamy na tyle mocną kadrę, że jakby nawet kogoś zabrakło w kadrze, dzisiaj za kartki poza Wangę Worgan wskoczył następny chłopak i miał asystę i strzelił bramkę Sebek, no i o to chodzi w piłce nożnej, tak? Mamy mocną kadrę i się cieszymy, lubimy się wszyscy i idziemy do przodu. Statystyka pokazuje o tym, że mieliśmy najmocniejszy zespół, bo najwięcej punktów, najwięcej zwycięstw, najwięcej strzelonych goli. Najważniejsze, że mieliśmy najwięcej punktów, bo często jest tak, że ma się dużo goli, mało straconych, a się wygrywa 6-0 z najgorszymi, a się przegrywa z najważniejsze mecze i się odpada, tak? Więc wydaje mi się, że my nie patrzymy na statystykę, cieszymy się teraz z awansu, musimy trochę wypocząć, bo to było dla wielu chłopaków, którzy grali bardzo dużym W wymiarze czasowym, tak, to było na pewno ciężki sezon, ciężka runda, ale pokazaliśmy, że mamy charakter, no i teraz w Ekstraklasie, czekamy na Ekstraklasę. Tak, ale póki co to pewnie świętujemy ten awans. No wydaje mi się, że to zawsze jest tak, że pierwszego dnia gdzieś człowiek żyje, jeszcze tym drugiego dnia żyje, później już wszyscy są... A trzeciego dnia już myśli o tym, co będzie. Na pewno tak, tylko że wszyscy gdzieś się rozjeżdżają do domów, tak, bo każdy jest z innego krańca Polski. Ja akurat wracam do Łodzi, więc ja mam pewnie śmiadowanie trochę dłuższe, bo wrócę do Łodzi do przyjaciół, którzy już dzisiaj chcieli mi, nie wiem, zabierać koszulki. Fakt, że mamy na licytację te koszulki, dlatego nie mogliśmy rozdawać. Ja wracam do Łodzi, gdzie no, już obiecałem też wielu osobom, że gdzieś ten sprzęt... Pan dużo było dzisiaj znajomych w Bytomiu? No, paru było chłopaków, tak, gdzieś z osiedla i w ogóle dużo chłopaków z Łodzi. I jestem ciekaw, bo my mamy podróż powrotną przez Łódź, no i nie wiem, czy gdzieś tam nie będzie jakiegoś pit stopu. No.